Z nami Adrian Michalak. Adrian, drużyna grze 25 minut do meczu, drużyna się grzeje, a ty w ciuchach cywilnych, co się stało? No niestety na ostatnim meczu pucharowym przy rozgrzewce sobie coś zrobiłem z pachwiną, czy tam z przywodzicielem, to chyba to samo, nie pamiętam, ale no, wystawiłem nogę, poczułem pociągnięcie i no nie jestem w stanie biegać. Coś poważnego, czy jeszcze nie wiesz? Właśnie jeszcze nie wiem do końca, ale miałem już jakieś problemy z pachwiną, to się ciągnęły długo, ale no coraz lepiej z każdym dniem już. No jest to takie trochę przekleństwo piłkarzy, właśnie kontuzje z pachwinami. Jak tam po 2 miesiącach w KP Piła? Bardzo fajnie, zaklimatyzowałem się w drużynie, atmosfera na treningach i tak dalej, na meczach, przed meczami, bardzo fajna. No tylko wyniki nam coś nie idą, coś nie możemy, trochę szczęścia brakuje, myślę, ale... No dość szybko wskoczyłeś do podstawowego składu, bardzo szybko przekonałeś trenera do siebie. Jak to się robi? Nie wiem, chyba trochę szczęścia, trochę umiejętności, nie? Jakoś tak wyszło. Jak dzisiaj typujesz, co to dzisiaj za mecz będzie? Ja myślę, że będzie nam zacięty mecz i jak będziemy grali tak, jak umiemy, to naprawdę wiesz, że wygramy ten mecz. Trener Paweł Nawrocki mówi, że będziemy walczyli o każdy metr boiska i na pewno tanio skóry nie oddamy. No, obserwując Was w tym sezonie, można mu wierzyć. Dokładnie tak będzie. Okay. Będzie tak. No. To, koledzy nie pomagają w wywiadzie. Tak. Powinni być skupieni. Pozdrawiamy Radka. Pozdrawiamy z pierwszego składu. Tak. Powinien być skupiony na... Powinien być skupiony, tak, na rozgrzewce. Nie? Chyba tak. Trzeba to trenerowi zgłosić. Tak, dokładnie. Okej, Adrian, dziękuję i życzę zdrowia. Dziękuję. Starszyzny. Ściszyli głos, jak podeszliśmy z kamerą, czyli ustalają pewnie jakieś tajne plany na dzisiejszy mecz. Z nami drugi wielki nieobecny tego meczu, Filip Laskowski. Filip, 4 kartki i pauza. Witam serdecznie. No dokładnie, 2 faule taktyczne się zdarzyły w ostatnich meczach i niestety pauzuję. Czy to taki mecz... Dzięki Radek Guść. Tak, tak. Możemy kibicom powiedzieć, którzy mniej wnikliwie oglądają, strata właśnie Radka Guździa przy wywrodzeniu piłki. Filip nie swoje błędy musiał naprawiać i dostał z żółtą kartkę. Filip, jakiego meczu się spodziewam? Przyjeżdża główny faworyt do wygrania ligi. A ciebie nie ma w składzie, dodatkowy ciężar. Na pewno będzie to ciężki mecz, ale chociaż myślę, że będzie wyrównany, fajne widowisko nam tu się szykuje. Słońce świeci, jest fajna ta murawka, nic tylko grać i pokazać, niech chłopacy pokażą, że nasza twierdza jest nie do zdobycia. Wiemy coś więcej o przeciwniku, czy tutaj jakoś specjalnie się nie przygotowujemy? Ja zbytnio nie, ale pewnie trener Paweł przedstawił mocne strony i słabe i mam nadzieję, że to wykorzystamy. Czyli piłkarze w szatni przed meczem się dowiedzieli. Tak, tak, myślę, że tak. Okej, Filip, no można trochę powiedzieć, no dzisiaj szkoda, że cię nie ma, ale można powiedzieć, że całe szczęście, że będziesz za tydzień. Za tydzień też bardzo ważny mecz z Polonią Jastrowie, raz, że derbowy, dwa, że no gdzieś tam Polonia też w dolnej połowie tabeli. Tam już będziesz do grania. Tak, tak, jak najbardziej. Okay. No, zobaczymy, będzie to no, spotkanie z okręgówki, teraz w piątej lidze się spotkamy. Miejmy nadzieję, że teraz to my wygramy i będziemy na zwycięskiej fali. Dobra, dziękuję Ci. Dziękuję.